zajęcia. Dzisiaj przychodzę do Was po córką z ostatniej lekcji. Tematem nadal była praca, tylko że tym razem prowadziliśmy dialogi i tutaj Wam właśnie pokażę te rozmówki mniej więcej. Nie będą to całe dialogi, tylko początek jakby dialogu. O to chodzi, że jak powiedzieć tą konkretną część, tak jak zacząć tą rozmowę. Będzie to 5 różnych sytuacji. Na lekcji przerabialiśmy taki dialog, taka zwykła rozmowa przeciętna z kolegą z pracy, typu hej, co słychać, jak minął weekend, o który Cię pracujesz. To też tutaj Wam raz, dwa objaśnię, chociaż to macie wszystko wypisane w materiale z lekcji, tak? To przerabialiśmy. A te 5 innych dialogów, które właśnie już staraliśmy się prowadzić, tak właśnie podaję sytuację i po prostu rozmawiamy. Nie mamy wcześniej, nie mamy zapisanego co mamy powiedzieć. Tylko tak jakby z marszu, na tyle jakbyście się teraz dogadali w tym momencie właśnie, zasób słów, jaki teraz macie, posiadacie wiedzę odnośnie gramatyki, a ja Was w trakcie poprawiałam, jeśli jakiś błąd tam występował. Dobra, najpierw to będzie ten dialog z materiału z lekcji, ten taki, co już był prawie że gotowy, tylko trzeba było dopełnić słówka i to było tak. Pierwsze to było, pytasz się tam kolegi, hej, co tam słychać? No to wszyscy wiemy, tak, hej, ależ chud. Ależ chud. Hej, ależ chud. Pewnie już nieraz każdy z Was to słyszał. Hej, ja, ależ chud. Wszystko w porządku. Można jeszcze powiedzieć hej, huchacyc. Huchacyc mecie, jak leci. Albo hej, hu iset, jak tam, co tam. Najpierw to, ależ chud. I odpowiadasz, ja chud. Dobrze, of prima, of ja, leker. I pytasz się, jak minął weekend? I tutaj właśnie dużo osób zaczynało się jakby bać, że o, co mam powiedzieć, co mam napisać, przecież jak jest minął? Zastanawialiście się nad słówkiem minął, ale wcale nie trzeba tłumaczyć dosłownie, tylko o to chodzi, żeby przekaz był ten sam, tak? Tylko, czyli mówimy na przykład, jak minął weekend? Hu was jał weekend? Hu was jał weekend? Czyli nie tłumaczymy dosłownie, tylko ogólnie, tak? To jak się mówi po holendersku. Hu was jał weekend? Hu was jał weekend? Jał weekend, twój weekend. Hu, czyli jak was był. Jak był twój weekend. Chodzi o to, jak minął weekend, ja? Hu was jał weekend? Super, odpocząłem po pracy. Super, czyli super. Piszemy tak samo, tylko nie mówimy super, tylko wymawiamy to super. Ja, można powiedzieć też chud, prima, magniajt, obojętnie. Trochę odpocząłem, bejcie, czyli trochę, bejcie altgerust. Bejcie altgerust. Bejcie altgerust, trochę wypocząłem. I tutaj tak, uwaga, zdanie to nie jest poprawne gramatycznie, bo powinna jeszcze być tutaj osoba, czyli że ja i czasownik, tak? Tutaj jest w sensie trochę wypoczęty, trochę odpocząłem, potocznie, tak, mówimy ja bejcie altgerust. Nie musimy mówić ich heb bejcie altgerust, tylko o, szybko. Ja bejcie altgerust. Trochę wypoczęty, trochę odpocząłem, bejcie altgerust. Tutaj mamy rust od słowa, od czasownika rysten, odpoczywać, nie? Altrysten, wypoczywać. Ja bejcie altgerust. Trochę wypoczęty, trochę wypocząłem. I się pytasz, do której dzisiaj pracujesz? Tot kulat, tot kulat, werkjaj vandaag. Tot kulat, werkjaj vandaag. Do której dzisiaj pracujesz? Tot kulat znaczy do której, dosłownie do jak późna. Tot kulat, do której, werkjaj vandaag. Od czasownika werken, pracujesz ty vandaag dzisiaj. Tot kulat, werkjaj vandaag. Do której dzisiaj pracujesz? Zwróćcie uwagę, jeśli tutaj już wcześniej coś występuje w zdaniu lub tak jak teraz mamy pytanie właśnie, to odwraca się kolejność tutaj wyrazu w zdaniu. Najpierw czasownik, potem osoba, a nie tot hulat jaj werek fondach, tylko tot hulat werek jaj fondach. I broń Boże, nie mówimy tot hulat jaj werken, albo tot hulat werken jaj, tak? Nie bez okoliczniku. Odmieniamy czasowniki. Nie mówimy kali być, kali jeść, tylko do której pracujesz, a nie do której ty dzisiaj pracować. Ja? Pamiętajcie o tym. Odmiana. Tot hulat werek jaj fondach. Pracuję dzisiaj do 10. Tot 10 uur en jij. Tot 10 uur en jij.
Tot tim ur. Chodzi tutaj o 22 wieczorem, tak tu było w zadaniu. Nie mówimy 2M. No, gdzie uciekasz? Nie mówimy 2M 20, 22, tylko tim, ja? Tot tim ur. Można jeszcze dodać tim ur savons, żeby zaznaczyć, że chodzi o wieczór, tak? Savons. O tym będzie osobny filmik. Także zaraz się rozgadam. Wróć, wracamy do tego. Tot tim ur en jaj. Do 10 en jaj. En znaczy i, na przykład lubi kolor różowy i niebieski. Rose en blau. En też znaczy a, czyli tak w tym sensie mamy do 10 a ty en jaj. Ja? Do 10 a ty. I tutaj mamy, że że nadgodziny. Tak? Mówisz, o, że masz nadgodziny. Wystarczy samo powiedzieć overuren. Overuren w poprzednim filmiku też było, powtórka z poprzedniej lekcji. Nadgodziny. Overuren. Nadgodziny. Overuren. Uwaga, nie wstawiamy tutaj już rodzajnika. Nie mówimy de overuren, tylko overuren, a nie de overuren. Po prostu overuren. O, że nadgodziny. Ja? Overuren. Czyli tak mówię, tu też nie jest pełnym zdaniem. Nie, że this I had overuren. Język potoczny, szybki, w skrócie. Ja? Overuren. Nadgodziny. Ja pracuję do 5. Ik werk tot 5 uur. Ik werk tot 5 uur. Werk, a nie werit. Werk. Ik werk tot 5 uur. Ja pracuję do 5 godziny. Uur. Ik werk tot 5 uur. Ale szybciej wyjdę. To może być przydatne, że szybciej wychodzisz z pracy. Ik ha eerder weg. Ik ha eerder weg. Eerder było też w poprzednim filmiku. Eerder. Eerder znaczy wcześniej. Eerder, wcześniej. Nie mówimy vroeger, tylko eerder. Ik ha eerder weg. Weg, nh, od czasownika weggaan, wychodzić. Się to rozdziela. H na początku odmieniamy tutaj ik ha. Potem co, że wcześniej, a na końcu dopiero weg. Ha weg znaczy wychodzę, tylko że to się rozdziela. Ik ha eerder weg. Ja szybciej wychodzę, dzisiaj szybciej wychodzę z pracy w tym sensie. Ik moet naar de huisarts, ik ga naar de huisarts, czyli że idę do lekarza. Ik ga naar de huisarts. Ik ga naar de huisarts, idę do lekarza. Ik ga naar de huisarts, idę do lekarza. Nie? I ostatnie też takie dosyć przydatne, powiedzmy. Odpowiedź była, że dobra, ja wracam do pracy. Po prostu dobra, czyli ok, albo goed. Ik ga weer werken. To też można na różne sposoby powiedzieć. My tutaj mieliśmy tą wersję, powiedzmy. Ik ga weer werken. Weer znaczy znów, ponownie, z powrotem. Weer, może komuś się zaraz zapali lampka. He, weer, przecież to znaczy pogoda. Tak, weer piszemy tak samo, wymawiamy tak samo, znaczy też pogoda, weer też znaczy znów, ponownie, ja? Goed, czyli dobra, ik ha, ja idę weer znowu werken, pracować. Czyli jak to dosłownie przetłumaczymy, to znaczy dobra, ja idę znowu pracować. Chodzi o to, ok, ja wracam do pracy. Tak jak mówiłam, można też i na inne sposoby powiedzieć. Ja użyłam tutaj tego, żebyście właśnie poznali słówko weer, ci, którzy nie znali. Weer, znów, ponownie. Ik ga weer werken. Widzę, że tutaj ten filmik już jest długi, a dopiero pierwszy dialog. Dlatego ja go szybko zakończę i nakręcę zaraz nowy filmik, czyli wstawię osobno i tam pojawi się jeszcze 5 innych rozmówek na 5 różnych tematów. Nie? Czyli żegnam się z Wami i do zobaczenia, powiedzmy, zaraz w innym filmiku. Duj!